Bo przed nami bezpośrednio obiekt mostowy, który w połowie już jest płyta pomostowa zabetonowana. Jak tylko warunki pogodowe pozwolą, zostanie to rozdeskowane, przeniesione na drugą część, czyli na stronę lewą, i zostanie to, myślę, że gdzieś tam w okolicach przełomu lutego, marca przygotowane pod betonowanie drugiej strony. No i jak widać, przygotowywanie już ciągu drogowego, no bo żeby ten ciąg drogowy mógł powstać, to pierw muszą powstać obiekty, do których układ drogowy się dostał na pewno. Terenie Rybnika, gdzieś prawie 2,5 km. Także ten to jest jeden, nie jeden z mniejszych, ale tej średniej wielkości, czteroprzęsłowy obiekt średniej wielkości, jeżeli chodzi o inwestycję tą realizowaną. Bo wiadomo, są również mniejsze, tak jak chociażby ten, który widzieliśmy przed chwileczką na terenie Żor, to jest obiekt jednoprzęsłowy niewielki, ten będzie czterokrotnie większy, ale będą jeszcze. W tym miejscu żeśmy pokazywali tak naprawdę maszynę, która zajmowała się właściwie utwardzaniem podłoża gruntu. Dzisiaj na tym podłożu powstaje już obiekt mostowy. Widzimy zarysy trasy przed obiektem, za obiektem. Na tą konstrukcję za chwilę zostanie nałożona taka kopuła, która będzie właśnie elementem naszej drogi. Także to jest ewidentny postęp prac, udało się przezwyciężyć wszystkie problemy właśnie związane ze wzmacnianiem gruntu, no i obiekt dzisiaj po prostu stoi. Podobnie jak na granicy z Żorami, parametry gruntu były bardzo złe w tym miejscu, stąd też wykonawca, żeby posadowić tej wielkości o obiekt, no, musiał w pierwszej kolejności przygotować ten grunt, ten teren pod odpowiednie posadowienie, czyli go przygotować, więc trwało na tamten moment, gdzieś tam przełom września, października, palowanie, wzmacnianie gruntu. I na dzień dzisiejszy po wykonaniu tego powstała stopa fundamentowa, powstały ścianki czołowe i mamy na dzień dzisiejszy obiekt w stanie, który jest przygotowany pod przygotowanie zbrojenia, pod deskowanie i przygotowanie do betonowania płyt pomostowych. Pojedziemy za chwilę w kierunku węzła Chwałowickiego. No i widzimy prace ziemne, które trwają, obiekty, które wyłaniają się nam niczym spod ziemi. Widać też, jakie masy ziemskie, ziemi trzeba przenieść jeszcze, aby rzeczywiście ta droga uzyskała swój kształt, ale myślę, że to miejsce pokazuje wszystkim perspektywę tej drogi, czyli pokazuje ten cały odcinek, gdzie prace trwają. Proszę mi wierzyć na słowo,
na 10 km prace trwają, są bardzo intensywne, wszystkie obiekty mostowe wyłaniają się nam z podziemi, także mam nadzieję, że tempo prac będzie utrzymane, no i będziemy mogli w roku 2019 pokazać całość tej drogi. Myślę, że skala jest tutaj widoczna, robi wrażenie, no i możemy docenić pracę całego Wydziału Dróg, który naprawdę ma nad czym pracować i co nadzorować przede wszystkim. Obieg mostowy jest gotowy, prace ziemne z nasypami rozpoczną się wiosną i to jest właściwie konstrukcja, która no pokazuje mniej więcej, w jaki sposób większość tych wiaduktów będzie wyglądała. Ten jest jeden z większych, nie największy, jeden z większych. Prace zostały zakończone. Z wiosną, jak powiedziałem, ruszymy dalej. Się pojawi jeszcze rondo i cały układ komunikacyjny związany właśnie z wjazdem na ten wiadukt, ale sam w sobie jest już gotowy. Zjazd śródmiejskiego, który będzie prowadził dokładnie pod łuki, cztery łuki kolejowe na obwiedni południowej. Pod pierwszym z tych łuków właśnie będzie, w okolicach tego łuku będzie rondo i spotka się tam właśnie droga śródmiejska z obwiednią południową. Z centrum najłatwiej będzie dojechać właśnie na drogę Radziwiłłowa, właśnie drogą śródmiejską, wjeżdżając za ten węzeł śródmiejski i dalej ponad torami w kierunku węzła Chwałowickiego.